tak wygląda z perspektywy faceta, że wolność liczy się wtedy, kiedy możesz naszczać do zlewu. Nas się nie da, bo sąsiad patrzy. Też to ja żyłam z opóźnieniem. Ale jakby tak spuścić roletę... Idzie rano, podlewa świat i ja ty lejesz do zlewu. O Jezus. A on? Szanuję. I do kim? Czuję wolność. I zaczynałaś wygrać. I wszyscy sikają. Dojechaliśmy na coś dobrego do jedzenia. Ten pan ledwo żyje, ten tu. Tak. Ten się trzyma dobrze. Ten tutaj po prostu ledwo leży. Myśmy tu nie byli z rok. Ty nabij tutaj gdzieś tam i jesteś ciągły trochę. No i jeszcze znaleźć zostaw. Chyba, że chcesz od razu wszystkie ściągnąć. No i próbuj. Czy na dobre jedzenie się zabraliśmy? Pyszne, nie? No to smacznego, chłopaki. Cenne słońce. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family. Zapraszam was na dzień z nami. Zaczynamy od tego, że rozpocznę od ogarnięcia łóżka. Lalita dalej w koszulce. Otóż Lalita zrobiła sobie kuku i musimy dać jej koszulkę, bo nie chcemy, żeby chodziła w kołnierzu, więc zakładamy jej koszulkę, żeby nie miała możliwości wylizywania. No i tak to niestety wyszło. No cóż zrobić. No, to masz dużo zabawy, bo ona lubi chodzić w koszulce. Dzisiaj na zewnątrz chłodniej, zniknęło nam błękitne niebo, co chwila pada, więc trochę odpoczynku od tego upału, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak tam u was, jak sobie radzicie z tymi upałami, dajcie znać. Czy też jesteście tacy wykończeni, czy raczej upały to co kochacie, bo u mnie niekoniecznie. Dobra, ścielimy łóżko, bo od tego grajdołu zacznę. Generalnie dzisiaj założyłam sobie, że powyciągam rzeczy i powystawiam na Vinted, więc tutaj wam wrzucam nazwę ponownie, ponieważ zrobiło mi się tego trochę tutaj za dużo. Ja sobie obiecałam, że będę się mieściła w tych półkach. Aktualnie troszkę przestaje się mieścić, więc to jest moment alarmujący na to, aby robić wyprzedaż. Tam oczekujcie nowych rzeczy, możecie być na bieżąco i będą wam się wyświetlały powiadomienia, gdy coś się pokaże nowego. W ogóle najlepsze, co wam powiem. Sytuacja rysuje się w ten sposób. Kiedyś tam, jak robiłam na przykład zakupy na AliExpress czy coś tam, to wiecie, oczekiwania kontra rzeczywistość, no to miałam na przykład dużo za dużych sukienek. No bo wiecie, zamówiłam sobie, nie trafiłam z rozmiarem i tak dalej. Teraz wszystkie te sukienki leżą jak ulał. Na przykład ta była za duża, w ogóle jakoś nie podobała mi się jak leżała. Natomiast teraz w ciąży idealna na lato i przewiewna i moja ulubiona. Odgrzebałam stare sukienki, ale mam też dużo takich, w których chciałabym chodzić, a niestety nie mogę. Idziemy robić zdjęcia. Słuchajcie, ogarnęłam zestawy. Wygląda to w ten sposób, żeby były spodnie, koszulka, jakaś kurtka czy tam sweter na wierzchu. Będzie też coś dla mam. Tutaj na przykład spodnie woskowane, które są już dla mnie za ciasne. Jakieś tam leginsy, koszule, to jest akurat Zara. No i co, zapraszam. A teraz widziałam, że Krzyś przyjechał z zakupów, więc idę tam mu pomóc się rozpakować. Wróciłem ze sklepu, wziąłem coś dobrego. Marta jeszcze nie rozpakowała, Krzyś już rozpakował. Tak. I jeszcze wziąłem coś jednego dobrego, to jest pycha. Ulubiony. Tak. Paczkomat mi się zepsuł, nie mogłem wysłać paczki, ale w końcu się udało. I odebrałem Marcie też paczkę. A teraz będziemy robić drożdżówki, bo nam zasmakowały. Teraz sobie, tylko teraz zrobimy sobie z innym nadzieniem. Dzisiaj będzie z nektarynkami. Dobra, witam. Wróćcie, ja się idę położyć. No. Znaczy jak robić dziś? Przecież my mamy tylko dać ci rogala. No. Osadziłam, bo on nie było. Trzeba talerzyk wyciągnąć i dać każdemu po rogalu. Młody rozwiązał dzisiaj problem plastiku na świecie. Bo wyciąga ten Dingsy z tego i Krzyś stwierdził, że można je jeść. Nie, że można je jeść, ale smakują bardzo podobnie jak kukurydziane chrupki, tylko że się nie rozpuszczają. Nie można ich jeść. Nie można ich jeść, ale rozpuszczają się kukurydziane chrupki. No zmniejszają objętość po prostu. Ale to nie są kukurydziane chrupki. Lepiej tego nie jedzmy. Kochanie, będziemy dzisiaj masować i mam jeszcze sól do stóp ze skłonnościami opuchlizna i obrzęki. Jak już to nie pomoże, to już nic nie pomoże. Już nie mam pomysłu. Już nie mam pomysłu na te moje wielkie stopy, które po prostu wyglądają jak słupy telegraficzne.
Nie mogę doczekać. Jak je zobaczyłem, to od razu pomyślałem, że... No, dobrze, że wziąłeś. Tak, jestem bardzo... Bym powiedział, że były i nie wziąłem... To bym cię chyba normalnie jechałbyś jeszcze raz do Lidla. Tak, myślałem. Jadłeś to kiedyś? Nie, nigdy tego nie jadłem. Jezus, u nas same pierwsze razy, Krzysiu. Dobra, jak makowiec. Jak dojdziesz do maku, to to jest mak od samego początku i samego końca. Witam was wszystkich. Dojechaliśmy. I witają wszyscy. Mieliśmy jechać do Inwałdu, ale po drodze zatrzymaliśmy się w Kocierzu, bo znaleźliśmy hotel. Taki chyba z aquaparkiem. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Jesteś ciekawa? Jestem ciekawa. Nie mam majki. Jesteś ciekawy? Jestem ciekawy bardzo. No, także zaraz sobie to ogarniemy. O, park linowy. Kocham parki linowe. Uwielbiam wisieć w wiaderku w parku linowym. To jest najlepsze. Schodzi z chóra. Schodzi z chóra? No. Oho. Widzisz? Tu, ale przy włosach, tu. Bardzo mocno. I co tu mamy? Wyciąg narciarski. A ja chcę zobaczyć właśnie, jak wygląda ten... Chyba każdy chciał tędy zobaczyć. No. A no, tam jest plaża. O, fajnie. Tam jest plaża. A myśmy nie wzięli kąpielówek. Chciałabym iść na basen. Jutro pojedziemy? Byliśmy, zobaczyliśmy, wracamy. Niestety nie da się zjeść, bo trzeba czekać na kolejkę. Trzeba się najpierw zarejestrować. Zapisać się w kolejce. Tam was zapiszą. Czekacie, aż wszyscy zjedzą, wtedy wy możecie wejść. Ale pachniało przepysznie i no, pewnie było smacznie. Ludzie tam wyglądali na szczęśliwych, tych, co byli w środku. Tak, no nie, jak będziemy wracać, to podjedziemy. Może będzie luźniej. Z chęcią bym coś tutaj zjadła. Tak. Mam nadzieję, że będzie. Jakąś golonkę żeberka? Czy co byś zjadła? Wszystko. Wszystko. A ty młody co byś zjadł? Jeszcze nie wiem, ale... Wszystko. Wszystko. Też jesteś głodny? Nie, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie, to dobrze. Tylko ja jestem wiecznie głodna aktualnie. Fajne miejsce, zaraz sprawdzę, czy można tu zarezerwować pokój z widokiem na góry. Dojechaliśmy do Inwałdu. Przywitaj się z Inwałdu. Witam się z Inwałdu. Szukamy kasy. Kasa jest. A ty idziesz z nami, czy zostajesz? No co ty, uschnę na tym parkingu. Będziecie mnie zdrapywać z tych kostek, jak wysuszoną żabę. Ja myślałem, że my podjeżdżamy po prostu pod kasę. A co tam jest? To ten zamek taki stojący, wysoki? To? O, i to są te domki, w których można spać. 500 zł za noc kosztują. Wow, i śpimy w zamecie. No, i ludzie chodzą na pkoło i ci patrzą. I właśnie za to płaci. I mogą cię obserwować. Ja mogę przyodzieć te takie etiopskie stroje i będę udawała jako ten, a będę Etiopczyka. No, co tam? Ja też co. Napkłeś. Patrz, jedzą cię. Jesteś robaczkiem. O nie, poczułeś? No, chodzę mu całego palca do buzi. Czekaj, jest jeszcze raz. Ale patrzcie, od razu tu przypłynęły. Głodne są. To nauczone. A, już się kafle. Ale ich tutaj było. Kawałek, jak to wyglądało kiedyś, no nie? Jak wygląda teraz? Ale czad. To jest fajne, to rozumiem. Taki park miniatur, że możesz wejść do tej budowli, no. to jest coś fajnego. Opłat, tak. Za twoje pieniążka. Na szczęście. Atrakcja, na którą mogę iść. Chyba jednak mam lęk wysokości. A to jest jakiś duży diabelski młyn. Macie lęk wysokości? O, popatrzcie za siebie, młody. Tam jest labirynt. O. Żygnę zaraz. O, tu jest. Ja bym poszedł do labiryntu. On jest wysoki. I potem nie wyjdziemy. No, pójdziemy do labiryntu. Ja mam lęk wysokości. Masz lęk wysokości? Serio? No. Bo ja nigdy z tobą nie byłem. Boże, żebym młodemu nie przekazała. Ja nigdy z tobą nie byłem na czymś takim. Zjeżdżamy już w dół. Nie byłem nigdy z tobą. Zjeżdżamy w dół. Na Luna Parku? Tak. No nie, nigdy. No z tej wysokości tak spać, to może boleć. A, nie gadaj mi. Czuję dziwny ucisk w domku. Robimy dwa pupecze jedno, bo w sumie mało się napatrzyłam. Na razie byłam cały czas przerażona, ale coraz bliżej ziemi, więc już jest luz. Idziemy drugi raz? Jak wrażenia po diabelskim młynie? Ale się mi tyłek spokojnie. Wow! Bardzo trochę się bała. Wysokości, uważaj. Teraz już mogę kozaczyć, już jestem na ziemi. Kurde, mam jakiś taki lęk wysokości. Młody ty masz? Chłopaki idą na to, będą się dyndać. Musi zrobić tam zachęcić innych. Pa! Też bym poszła. Ale młody nie pozwoli mi iść, nie? No mogłoby tam coś mu nie tak jest. Ja widzę Krzysia.
Fajnie! Gdzie trzymają? Krzyś przecenił swoje możliwości, już widzę, że jest zielony zdeczka, ten młodszy. Już widzę, że bardzo chce zejść. Młody, żyjesz? Widziałam, że w pewnym momencie ledwo. Ale bardzo mi niedobrze. Chcesz wody? Nie. Ale jest to mocne. Jest to mocne, ja przyznaję, że jest to mocne. No, na górze? Bardziej chyba niż się wydaje, nie? Bardziej niż się wydaje. A my nie siedzieliśmy na samych rogach. My siedzieliśmy... A myślisz, że na rogach ten? Na rogach jest masakra. No co ty? To dobrze, że nie poszłam, jak takie wiesz. Nie, ty nie, no w życiu. A dupkami wam podnosiło? Nie, nie. Ja wjeżdżałem tak. Do środka. Aha. Czyli jednemu tak, drugiemu nie. Opinie są podzielone. Idziemy do labiryntu, nie patrząc na plan matkę. Wyjścia. No. Ja go tylko nagram, gdybyśmy się zgubili. Dobra, w razie nie patrzę, czego? Ale go nagrywam. Żebyśmy tam z 3 dni nie siedzieli. Cześć, na terenie labiryntu zabronia się biegania i niszczenia roślin. No to... Okej. Okay. O ty, faktycznie nic nie widać. Ty nic nie widać, no można się zgubić. Metą jest co? Nie wiem, chyba to. A mamy tutaj więcej... O, dobra. Wchodzimy do jakichś rozwiązań. Bo już myślałem, że będziemy szli. Ja też, jedną drogą. Myślicie, żeby się rozdzielać? No, rozdzielmy się. Jestem. Martuś! Okej. Okay. O, jesteś. Cześć kochanie! Gdzie zgubiłeś młodego? O! Jakim cudem się znaleźliśmy? Dobra, ziadek i totor! Jakim cudem znaleźliśmy się wszyscy? Nie, razem! Nie. Każdy poszedł w inną stronę! Okej. Ja tu już byłem. Już ja tym szłem. Znaczyłeś drogę. Czyli tędy nie wyjdziemy. Skąd wiesz? Bo tędy biegłem. Tak? Tak. A co, serio jest takie trudne? O, nie wiem, ale wracamy się dokąd byliśmy. Nie no, wydaje mi się, że jest dobrze. Też mi się wydaje, że chyba dobrze. Teraz zaczynam się zastanawiać. Chyba jednak nie. Dobra. Chyba się zgubiliśmy. Tak, to żeśmy wchodzili, a nie. Ty, serio się zgubiliśmy? Ma ktoś coś do jedzenia, jakbyśmy tu utknęli? Nie. Ojej. Piąty dzień w labiryncie. Dobra. Zaczynam się bać. To jest moment. On nie jest taki mały. Mój mózg zaczyna interpretować, kogo zjemy pierwsza. Tędy, tam żeśmy szli. Tu. Tam byliśmy. Po czym poznałaś? To wszystko wygląda tak samo. Nie szłam taką długą, prostą drogą. Ja mam dwa mózgi, więc wie. Możesz się na mnie opierać. To prawda, ten mały ciągnie ode mnie, ale... Tędy, bo tu już szliśmy. Pewnie jesteś? Ja tam nie szedłem. Ja tam tędy nie szłam. Ale niemożliwe, że tędy. Młody, tutaj byliśmy. Tu byliśmy. To tu idziemy. Ale tam to nie jest... To nie jest to samo. Tędy musimy wyjść. Musimy iść w prawo. Tą drogę tam. Tam musimy no, przejść, tam. Tam. Nie mam... Jak dlaczego? Nie ma przejścia? Jak nie możemy przejść? Ale przecież było przed chwilą Nie było? Młody, chodź tutaj. Nie idź tam. Idź tam. Tędy idę. Ja jestem tu, gdzie chcieliśmy dojść. A nie! Kolejna Marta! To już siódma Marta w tym labiryncie! Dlaczego to się dubluje? Ale nie, serio się zgubiłem. Ja już też nie wiem, gdzie jestem. Ale tutaj nie ma... Ja widzę tam ścieżkę, ale nie mogę tam wejść. A gdzie jest młody? Zaraz nam pomacha pewnie z końca. Troubles, toss them out into the rain.